kolejnej bitwie. Z tej strony Pitmax. Dzisiaj bitwa na mapie Westfield. Bohater bitwy Draconis z klanu BTFE. No i oczywiście gra Draconis bardzo często gości na moim kanale. Oczywiście jego bitwy są niezmiernie fajne, dlatego tutaj ta bitewka, uwierzę mu również, że nie będzie miała sobie naprawdę nic do zarzucenia. I poglądamy kawał dobrej bitewki. Także czekamy na emocje w wykonaniu Draconisa na czołgu T-110E5 amerykańskim Hateku. Oczywiście tutaj 10 tieru. No, na początku widzimy tutaj, udaje się na lewą flankę. Rzuciło go tutaj z lewej strony na. Tutaj zazwyczaj gdzie rzuca wszystkie czołgi ciężkie i niszczyciele czołgów. No i jedzie tutaj czołg całkowicie od lewej strony. Bardzo fajnie, że tutaj w tym wypadku nie ma na mapie żadnej artylerii. Więc mamy tutaj taki duży komfort psychiczny, że możemy sobie rzeczywiście bezpiecznie stać i grać na tak zwaną wieżę. No jest tam niebezpieczna sytuacja, stoi FV, który może rzeczywiście z hesza tutaj łatwo sobie poradzić z Epion i dosyć mocno tutaj szkodzić rzeczywiście czołg Draconisa. Jednak czołg Draconisa, Draconis właśnie w tej momencie jedzie, E5 po tym buffie jest naprawdę dość potężnie opancerzonym czołgiem, jest dosyć ciężko go przebić. Wcześniej nawet ten grzybek, ten płas odstający na wieży był łatwo przebijalny ze zwykłych pestek. W tym momencie trzeba się jednak troszeczkę natrudzić. Jak widzicie, E5 prawdopodobnie celowała tutaj w płas właśnie dowódcy, ale niestety bez żadnej penetracji tutaj ten strzał oddany ze strony E4. Widzimy na początku 1-1, Draconis oddał dwie pestki celne, nie wiem czy tam weszły jakieś blindy, bo jakieś tam blindy były zbudowane. Tutaj pocelowanie w bok tej fałki 4220B, fałeczka też jest bardzo dobrze opancerzona, ale w taki sposób, że rzeczywiście tutaj od tego boku można tutaj go przebijać. Jak widzimy, już jest 6 strzałów odbitych na koncie Draconisa. Dalej tutaj przymierzenie, tam jeszcze z daleka ostrzeliwuje Draconisa na 1T62A. No, obrońców jest tutaj dość sporo, fałeczka się w tym momencie chciała odgryźć, 8 strzał odbity. Na razie tutaj przeciwnicy nie wiedzą za bardzo, gdzie oddawać strzały, znaczy może i wiedzą, ale nie są w stanie oddać celnego strzału, tak żeby rzeczywiście uszkodzić czołg naszego bohatera. Tutaj mamy w tym momencie troszeczkę takiego wyszukiwania miejsca, pozycji do strzału, i z 7 się nie przebija. Draconis niestety też nie, chociaż tutaj celował, rzeczywiście gdzieś tam może poszedł ten strzał na gąski bok wieży ST1, pięknie za 431 i ponad 2000 już przekroczone. Jak widzimy, tutaj przeciwnicy oddają strzały, ale bezskutecznie, tam gdzieś ten strzał poszedł, M103 na działo. 10 strzałów już na koncie Draconisa odbitych. Gdzieś tam szukają przestrzału. Dobrze, ewentualnie mogliby tutaj gdzieś co niektóre czołgi z hajków próbować strzelać. Bardzo taki nierozmyślny wyjazd tego ISA 7, jednak ten strzał też nie wszedł. Tam trzeba uważać bardzo, bo tutaj nie wiem, chyba z Golda strzelał. No, ostatni strzał chyba oddany od Draconisa, dlatego ten strzał mógł nie wejść. Tam jest pancerz wielowarstwowy, gdzieś mogło tam zaabsorbować siłę tego pocisku. Chociaż nie jestem pewien, czy ten strzał był właśnie z Golda. Niemniej jednak 3000 przekroczone, w dalszym ciągu tutaj mają problem przeciwnicy z E5. W tym momencie ST1 już się przestawiła, nie pokazuje nam boku wieży. Pięknie teraz wyjazd na tego ISA 7. IS 7 przeładowuje dużo dłużej niż E5, dlatego tutaj gdy IS 7 odda strzał, Draconis przed przeładowaniem może oddać praktycznie 2 strzały do ISA 7. Wynik 2-2, czyli taki bardzo, taka bitwa na razie bardzo taka stacjonarna. Nie za wiele się tutaj dzieje, jest dużo takiego ostrzeliwania się trochę. ST1 po raz kolejny się nie przebija. Przymierzenie w dół tego M103. W tym momencie dopiero IS-7 się przebił z APCR-a, czyli już się przeładował na pestki goldowe. Dopiero teraz strzelać. Jest tam 6-2, ładnie dostaje. Ten strzał wszedł dosyć tak szczęśliwie. Tutaj od lewej flanki spróbuje na sobie zdać M103, dlatego trzeba będzie prawdopodobnie już uważać tutaj na lewą flankę za chwilę. Troszeczkę została tam powstrzymana prawdopodobnie przez czołgi znajdujące się na plecach Draconisa. Bok wieży E4 nie przebity. No bardzo też tutaj
Szczęśliwie ta czwórka nie została przebita. Gdzieś może za wysoko troszeczkę ten strzał był mierzony i dlatego troszeczkę ta wieża odbiła. Wynik 2 do 4, drużyna troszeczkę się składa. Drakon jest w tym momencie robi całość dla drużyny swojej. Ponad 5000 przekroczone damage'u już w tym momencie. Na razie co prawda bez fraga, ale myślę, że niebawem te fragi się tutaj posypią. Oczywiście tej bitwy tutaj jeszcze nie widziałem. Przymierzenie we włas dowódcy. M103, przepraszam, ST1 niestety nie, tutaj nieskutecznie. Jeszcze raz przymierzenie tutaj w tą ST1. Może dobrze byłoby gdzieś tam po tych policzkach wieży tam spróbować przebić. Nie, jeszcze raz włas dowódcy. Troszeczkę pocisk zniosło do góry. Widzimy troszeczkę działo, mamy kaprysi tutaj. Aha, w tym momencie Drakoni strzela tam z hajków, więc chce jakieś tam obrażenia zadawać dla niego, dlatego ST1 może nie za wielkie, ale przynajmniej chociaż dobrze by było, żeby nawet uszkodzić działo, chociaż te 191 HP może udałoby się rzeczywiście jakoś tam sfarmić. Dużo strzałów oddanych, Gold się niestety wyczerpał, został jeden hajek i 14 pestek AP. Wyjazd jeszcze raz na tego ISA 7. W tym momencie gdzieś ta fałeczka szczęśliwie się przebija. Jeszcze na dodatek z pociskiem AP. Ta fałka w dalszym ściągu tam stoi. W ogóle nic z tego nie robi. W ogóle się nie przestawia. Pomimo tego, że jest na nią dobry przestrzał. No cóż, tacy tak niestety co niektórzy grają, że rzeczywiście po oddaniu strzału nie zmieniają swojej pozycji. Czekają na to, że rzeczywiście następny strzał gdzieś tam dostaną. Jest pierwszy frag na koncie Drakonisa, 5800 widocznego damage'u. Jeszcze tam przymierzenie we własy czwóreczki, niestety gdzieś zniosło. Za szybko chyba oddany ten strzał troszeczkę. Celownik nie skupił się do końca, nie zjechał się do końca i właśnie w tym momencie właśnie tam gdzieś przeleciał nad tą wieżą. Przymierzenie jeszcze w tą fałeczkę, fałeczka znika. Co nie, no, dziwne rzeczy nieraz się dzieją, rzeczywiście czołgi ciężkie znikają. Jak medy, ale niestety od jakiegoś czasu tak się w wocie dzieje. Fałka się pojawia. Drakonis pokazuje tylko kawałek wieży. Przymierzenie tam w bok. Ładnie za 402. Fałka teraz w tym momencie ktoś trafił i wysłał ją do garażu. Jeszcze ten T62A niepotrzebnie czekał na ten oddanie tego strzału, gdyż musiał sam otrzymać jeden strzał. No tutaj ta czwórka widać polowała rzeczywiście na bok wieży Drakonisa, no i tutaj to się w tym wypadku udało. Przymierzenie we własy, znowu dowódcy W4, nieudany, nieskuteczny. No i prawdopodobnie strzał kończący T62A będzie, tak oczywiście, T62A również wysłany do garażu. Prawie 7000 widocznego już na koncie Drakonisa. Wynik 12 do 6. Drakonis ma odbitych i przyjętych strzałów już 24. Także widzimy, że jest sporo tutaj. Rzeczywiście nie było snajpienia, tylko był w pierwszej linii ostrzeliwujących się tutaj czołgów. Zostały po stronie przeciwnika, zostały tylko FV-215B i T-110-5, czyli zostały dwa czołgi jedynie, ale również dwa czołgi dobre, które w każdym momencie mogą tutaj zakończyć karierę tutaj Drakonisa w tej bitwie. Fałeczka w bok, gdzieś chyba złapała tam traka, bo nie wiem, tak dziwnie stoi, nie, tylko po prostu się na chwilę ustawiła do strzału. Bok wieży niestety bezskutecznie. Fałka ma to do siebie, że przy każdym strzale w silnik jest duża, duża szansa podpalenia, więc płoną jak pochodnie. Wystarczy go dobrze tam przymierzyć. Na razie nie ma przestrzału na tą fałeczkę. Gdzieś się tam schowała za górką. I jeszcze tam gdzieś, kurczę, ma tego HP 1500 ponad. Także fajnie byłoby jeszcze tam trafić, żeby rzeczywiście jakieś te obrażenia mu jeszcze zadać. Przymierzenie w taki troszeczkę tył wieży, ten właz troszeczkę dowódcy jest i poszło ładnie 395. Co prawda nie są to jakieś olbrzymie uszkodzenia, ale jak widzimy jest tutaj 400 średnich uszkodzeń, także dużo poniżej. No i króciutko podsumujemy sobie tą bitewkę. Oczywiście tutaj wbita mastereczka, wbity również Spartanin, nie, przepraszam, zimna główka to jest, jest wsparcie, jest stalowa ściana, jak i również duży kaliber. Jeżeli chodzi o sam damage, widzimy tutaj weszły jakieś blindy, bo my chyba widzieliśmy 7900, a w rzeczywistości jest 8395. Także bardzo fajnie. Tutaj niestety tylko 3 fragi. Dużo nie zabrakło, żeby wbić tego Fadina. Tam zbyt szybko ktoś sprzątnął tego FV-a, bo chyba Drakonisowi została ostatnia pestka do wystrzelenia i ktoś FV-a ściągnął w tym momencie, jak on przeładowywał.
Także Fadim był bardzo, bardzo blisko i bardzo, bardzo szkoda, że rzeczywiście nie udało się go wbić. Ale bitewka bardzo, bardzo fajna. Jeszcze co ciekawe, jeszcze co bardzo ciekawe tutaj, zwróćcie uwagę na damage zablokowany przez pancerz, to jest prawie 10 tysięcy, czyli widzimy ten pancerz E5 jest bardzo fajny teraz, bardzo zacny. Jeżeli ktoś ma misję na czołgi do zrobienia na odbity pancerz i zadany, przepraszam, na odbity damage i zadany damage, to tutaj widać, jak widać, można E5 śmiało taką misję zrobić, bo Draconis prawie zrobił, prawie 20 tysięcy zrobił tym czołgiem. Łącznie damage'u, znaczy nie, w sumie, bo tam się liczy również damage po asyście, czyli 20 tysięcy tam by stuknęło. Także można wykonać tą misję nawet czołgiem E5. Jeżeli chodzi o sam zarobek, 37 jeszcze na czysto, czyli bitewka dość spokojna, z takim spokojnym przebiegiem, ale bardzo fajna. Bardzo dużo strzelania, kombinowania z amunicją. Także oceniam bitwę naprawdę bardzo fajnie. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. No i do usłyszenia.